cześć, siemano, i witam wszystkich bardzo mnie serdecznie w kolejnym odcinku z gry Syberia 3. Słuchajcie, kochani, nagrywam ten odcinek po raz drugi, ponieważ wcześniej program, na którym nagrywałem, zepsuł nagranie. Nie chciało się ono otworzyć. Zerwałem się dość mocno, bo jeszcze poszukiwałem sposobu na to, żeby nie przechodzić całej gry od początku do tego momentu, ponieważ system zapisów w tej grze jest niestety realizowany na podstawie checkpointów, które niekoniecznie działają tak, jak powinny działać. I poszukiwałem sposobu na to, aby jakoś te savey przywrócić. Nie było to proste, ale na szczęście udało mi się znaleźć na zagranicznym YouTubie pewien filmik odnośnie właśnie save'ów w Syberii 3. Za co temu użytkownikowi, pomimo tego, że na pewno tego nie obejrzy, ale dziękuję. Bo tak, to nie wiem, jakbym kontynuował tą serię. Miałem nawet w głowie taką perspektywę, żeby nagrać po prostu taki mały tutorial tego, co robić, żeby dostać się do momentu odcinka, w którym zakończyłem grę. Na szczęście nie musiałem tego robić, ponieważ udało się ogarnąć te savey. Także kontynuujemy naszą przygodę wraz z Kate Walker. Na naszym ogonie jest Kentin oraz żołnierze radzieccy. Tu zaraz będzie katsenka, a nie wiem, czy to nie było w poprzednim odcinku. No, w każdym razie. Mam umowę z tamta właściciel. Jurta dla panna Kate aż do końca? Właściciel mieszkać winna jurta, więc ta dla panna Kate, żeby miło móc spać. Podziękujmy. Oh, to naprawdę bardzo miłe z pana strony, panie Borut. Dziękuję pięknie. Ale jeszcze nie pójdziemy spać. Myślę, że odcinek będzie szybszy, w każdym razie, niż wcześniej, jak go nagrywałem. Pójdziemy porozmawiać właśnie z Kirkiem. Jak możecie zobaczyć, Jukole wznieśli dość olbrzymie ognisko, jeżeli chodzi właśnie o obóz. Rozmawiamy z Kirkiem. O, Kate Walker. Jak tam kwatera? Świetnie. Dziękuję ci bardzo. Czy możemy porozmawiać później? Jestem naprawdę wykończona. Niestety noc może być długa. Dlaczego? Panna Kate Walker, popatrz na księżyc. Czerwony księżyc. Czerwony księżyc. Tę fazę widuje się bardzo rzadko. Raz na 20 lat. Tak jak migracja, no to właśnie. Co 20 lat? To tak jak w przypadku migracji. Ale Kate naprawdę podobał. Panna Kate rachować dobrze. To nie przypadek. Każda migracja musi się odbyć, gdy na niebie świeci czerwony księżyc. Dlaczego to takie ważne? Noc czerwonego księżyca oznacza idealny czas na świętą ceremonię Yukoli. Rytuał sprowadzania przychylności duchów dla wielkiej wędrówki. Zapewnia też szczęśliwe dotarcie do celu. Od zarania dziejów ceremonia odbywa się w tę właśnie noc. Nie widziałam w pobliżu żadnej świątyni. Właśnie to problem, panna Kate Walker. Po ostatnia migracja, świątynia już nie ma. Przecież świątynie nie znikają od tak sobie. Chyba że zakupuje się je pod górą betonu. Czy oni naprawdę zburzyli świątynię, żeby zbudować na jej miejscu stadion? Legendy głoszą, że duchowy przewodnik poprzedniej migracji znalazł jakiś sposób, aby ją uratować przed całkowitym zniszczeniem. Jak tego dokonał? Przewodnik Kantika wraz z grupą innych dzielnych Yukoli pomogli na placu budowy. Byli utalentowanymi murarzami. Znaleźli sposób, by ukryć świątynię tak, by nikt o niej nie wiedział. Pracowali długie miesiące, skrywając się przed wzrokiem architektów. Yukole, ciężka praca uratować dom duchów. Wieść niesie, że udało im się to. Dokonali cudu i ją ukryli, gdzieś pod tymi budynkami. Niestety, wszyscy zmarli z wycieńczenia. Okropność! Och, tak mi przykro. Die spiritulu, Makrachenok, Biknogwanu.
Tymi słowy oddajemy hołd ich poświęceniu. Ti espiritulum acra henok byknok vanu. Dom duchów musi być blisko. Jukole znaleźć świątynia. Ale pomoc panna Kate Walker nie za dużo. Jak zwykle. Ale nie masz mapy? To skąd mamy wiedzieć, gdzie może być ukryta ta świątynia? Wiemy, że świątynia gdzieś tu jest. Tu, pod tonami betonu. Trzeba koniecznie ją znaleźć, Kate Walker. To od czego zaczynamy? Zacznij od swojej strony. Mamy większe szanse, jeśli każdy się zaangażuje. Okej. Okay. Dobra, jeszcze mamy kilka możliwości pod pytania. Kerka o tą świątynię. I jak zwykle brudna robota spada na nas, jeżeli chodzi o odnalezienie. Nie wyśpimy się, a cały czas coś się dzieje. Także może podpytamy, jak wygląda sytuacja w obozie. Czy Yukole rozpoczęli już poszukiwania? Oczywiście. Nie wahaj się prosić o pomoc. Za wiele mi nie pomożecie pewnie. Ale nie no, nie narzekajmy. W Baranur, w miasteczku wesołym, nam dość pomogli, prawda? No tak, w cudzysłowie. Jak dokładnie wygląda cała ceremonia? Rytuał Czerwonego Księżyca zapewnia naszej karawanie przychylność wielkich duchów. To jest oczyszczenie, by móc przejść granicę z Jakastanem. To również bardzo intymny rodzaj próby. Widzisz, ciężko to wyjaśnić w zaledwie kilku słowach, Kate Walker. Musiałabyś sama tego doświadczyć. Jesteś pewien, że po przekroczeniu granicy Olga z porucznikiem nie będą nas ścigać? Tak, Kate Walker. Jakastan nie jest w ich jurysdykcji. Dobrze, ja też pójdę się rozejrzeć. Dobrze, kochani, także musimy znaleźć ukrytą świątynię Yukoli. Wcielimy się w buty pani Lary Croft. Bairdla Agan, panna Kate. Może bez większego przedłużania. Jeszcze wam tylko pokażę mniej więcej, jak wygląda. To stworzonko wydaje się, że całkiem mnie polubiło. Okej, Oskar nam nic nie powie. Tak wygląda właśnie ich obóz. W zagrodzie są właśnie strusie. Chyba z jednym ze strusi będzie możliwa interakcja. Generalnie z tymi interakcjami trochę jest... O! 3 razy. Powiedz jednemu towarzyszowi podróży, jak bardzo go lubisz. Odblokowałem osiągnięcie. Nie wiem, czy będzie to widoczne na nagraniu, ale udało mi się. Achievement osiągnąć na Steamie. Właśnie głaszcząc strusia. Także fajnie. Tak, generalnie jeszcze w poprzednim odcinku, jak pamiętacie, bo właściwie pod jego koniec, z pewnego stropu patrzyła na nas tajemnicza postać. Także w tym odcinku dowiemy się, czy ta postać będzie nam przychylna, czy będzie może kolejnym wrogiem. Jeżeli chodzi o też długość tej serii, to wiele nam nie zostało tak naprawdę do ogrania. Myślę, że w 2 do 3 odcinków się powinniśmy zmieścić. Yukole, widzę, wyszły. Znaleźć już świątynia? Szukać świątyni. Także jak najbardziej. Nie wiem, czy tędy uda mi się gdzieś przejść. Okej, tędy chyba nigdzie nie dojdę. Pan Yukole mi też nie pomoże. Tak, także do 2-3 odcinków powinna nam zająć jeszcze ta seria. Także... Właśnie wcześniej tej bramki nie widziałem, żeby była z nią możliwość interakcji, ale tu muszę się dostać. Okej, mam nadzieję też, że te save'y jakoś specjalnie nie wpłyną na jakość mojej rozgrywki. W sensie, że jak będę dalej wraz z tą rozgrywką, to będę miał możliwość kontynuowania gry, a nie wklejania kolejny raz save'ów do niej. Co prawda teraz się nauczyłem tego robić, ale no powiem wam szczerze, że... grzebanie w dokumentach i plikach było bardzo mocno uciążliwe. O. Następnym razem spróbuj bez pomoc. A jeszcze mi nie pomagacie. Okej. Okay. Kole się czegoś obawiają. Tu się świecą świeczki w tych lampionach, także no, ciekawe, kto je zapalił. Damy się. Nieczytelne. Nieczytelne.
możliwość interakcji z tymi rzeczami. Dziwne. Zapis przetłumaczono też na jukolski. Zobaczmy. Tu spoczywa wujek Burdundana. Zmarł z młotkiem w dłoni. No, trochę smutna jest właśnie historia, jeżeli chodzi o jukoli. Nieczytelne. Nieczytelne. Prawda, ich historię migracji. Bo jak mieliście możliwość prawda, usłyszenia historii, to poprzedni przewodnik, tak, to pracował przy budowie w ogóle tego stadionu Olimpia. Ten kompleks jest naprawdę bardzo ogromny, tutaj idzie się zgubić. No i generalnie ten kompleks długo nie posłużył ludziom. 20 lat temu go wybudowali, no w ciągu tego czasu wybuchł reaktor w Ban-Aranur, także całe to przedsięwzięcie poszło na nic, dużo kasy wraz, prawda, z krwią niewolniczej pracy tych jukoli, bo to oni głównie pracowali przy budowie tego kompleksu. Ono poszło na marne, ale no cóż, świątynia możliwe, że została uratowana przez poprzednika. Kantika, przewodnik duchowy, poświęcił życie, by na zawsze uchronić plemię przed wszelkim złem. Kerk opowiadał mi o nim. No właśnie, tu jest nawet grób Kantikana, poprzednika. A tu? Agnesa Dubrowskaja Tika, moja matka, która dowiodła, że prawdziwa miłość nie zna granic. Mhm. No tu wykopany w ogóle nagrobek. Duniasza Dubrowskaja Tika, zwolniona z wiecznego czuwania. Niech teraz dołączy do rodziny. Okej. Kopany grób. Ładna jest ta lokacja. Generalnie fajnie, że teraz mamy możliwość poruszania się trochę po takim zimowym klimacie. Tu spoczywa Rukalia Dana, niewolnica, która umarła jako bohaterka. No właśnie. Niewolnicza praca. Nieczytelne. Tak wykorzystywali. Nieczytelne. Jukoli. Nieczytelne. No nie wszystko uda się przeczytać. Tutaj jeszcze miałbym możliwość czegoś przeczytania. Jakieś znaki. Cmentarz w ogóle zrobiony jest. Nieczytelne. Tam mogę wejść? O, tu jest właśnie też jakiś nagrobek. Niektórzy zmarli dla plemienia, inni by mu pomóc. Wszyscy. Oddajmy ich pamięci wieczną cześć. Coś jest nie tak. Okej, tu mamy możliwość zabrania tego przedmiotu, także spróbujmy. Mamy soczewkę jukolską. Będziemy musieli skompletować 3 takie soczewki. Ale to za chwilę wam opowiem, do czego będą one potrzebne. Tymczasem... Czy się zastanawiam, czy czegoś tutaj nie ma. Może wszystko już sprawdziłem. Dobrze, wejdźmy do tego domu. Wchodzimy z buta, ale jak widać, ktoś tutaj mieszka. Mamy jakiś dzienniczek. No i tak. Dobry wieczór. Przepraszam za najście, ale drzwi były otwarte. Proszę wybaczyć moją ciekawość. Jestem tu wraz z plemieniem nomadów. Rozbiliśmy obóz na stadionie. Próbujemy znaleźć świątynię, która do niedawna była w tej okolicy, zanim wszystko się zmieniło.
Czy słyszała pani coś na temat świątyni? Ta budowla jest bardzo ważna dla Yukoli. To święte miejsce. Czy wie pani, gdzie ona może być, jeśli w ogóle istnieje? To naprawdę ważna sprawa. Zdążyłam rzucić okiem na manuskrypt, zanim go pani zabrała. Wygląda, jakby został napisany przez jednego z Yukoli dawno temu. Zawiera różne plany i notatki. Co prawda nie rozumiem jego treści, ale w oczywisty sposób mówi o tym, jak znaleźć świątynię. No, mam do czynienia z niemową. Widzę, że ten manuskrypt dużo dla pani znaczy. Ale musi mi pani pozwolić go zabrać. Bez niego Yukole nigdy nie odnajdą swojego świętego miejsca. Kantika. Słyszałam o nim. Był ostatnim przewodnikiem duchowym migracji. Znała go pani? Majstrowie go zabili. Kazali pracować. Pracować. Harować niczym wół. A nawet gorzej niż wół. Nigdy nie oddam dziennika mojego ojca nikomu z ich obozu. Nigdy, chyba że po moim trupie. No ale jesteśmy Yukolami, tak? Nie jesteśmy tymi złymi. Naprawdę nie jestem przeciw pani. Nie mam nic wspólnego z ludźmi, którzy zbudowali stadion. Porzuciłam moje dawne życie, by dołączyć do Yukoli. I stałam się jedną z nich. Myślisz, że jestem głupia? Nie urodziłam się przecież wczoraj. Nic nie powiem komuś takiemu jak ty. Nie jesteś warta uwagi nawet pół Yukolki. Ty mi wyglądasz na bolszewika. W jakim sensie? Nazywam się Duniasza. Dobrowskaja, Tika. Kantika, mój ojciec, był przewodnikiem karawany Yukoli. W czasach, gdy pracował jak wół przy budowie stadionu. Poznał pochodzącą stąd kobietę. Pracowała w jednej z tych kantyn na budowie. I tak właśnie przyszłam na ten świat. A ja po prostu uciekam przed ludźmi, którzy nas ścigają. Mnie i karawany Yukoli. Ci ludzie chcą nas skrzywdzić. Moi towarzysze stoją tam na zewnątrz. Jeśli pani chce, mogę poprosić, żeby za mnie poręczyli. Na co mi to? Pewnie i tak przerobiłaś ich na swoją modłę. Ci Yukole są niczym dzieci. Zrobią wszystko, co im się każe. Nie tak dawno Yukole uratowali mi życie, więc teraz robię wszystko, by im pomóc. Jeśli w pani żyłach płynie odrobina yukolskiej krwi, musi pani zrobić to samo. Te piękne słówka mają mnie skłonić, żebym zaufała ci niczym żmii grzejącej się na słońcu? Niestety, kobieta ta nie jest ufna wobec nas. Wracając do tego, co mówiła pani o ojcu, Kanietika. Yukole postrzegają go jako wspaniałego opiekuńczego ducha. Właśnie dlatego, że poświęcił siebie dla dobra plemiennej świątyni i zapewnił, że kolejne migracje będą mogły otrzymać błogosławieństwo duchów. To dobrze. Nie wolno nam nigdy zapominać o duchach. Ti esperitulu makra henok biknok vanu. Tak Yukole oddają cześć pani ojcu. Niech duch twój połączy się z duchami przodków, a poświęcenie nie odejdzie w niepamięć. Tak właśnie mówimy my, Yukole. Nawet nawet ci, którzy zbudowali stadion, by tego nie wiedzieli. Daj dziennik waszemu przewodnikowi. Jeżeli jest tym, kim mówisz, na pewno zrozumie. A słowa ojca go poprowadzą. Dziękuję. Nie dziękuj mi tak szybko. Nie wiem, gdzie jest świątynia i obawiam się, że manuskrypt nie da wam jasnych wskazówek. Jest tutaj niestety zbyt wiele betonu i stali. Czasem nawet duchy są bezsilne. Jeszcze jedna rzecz. Ta wasza karawana... Czy myślisz, że jej przewodnik mógłby mnie może odwiedzić? Nie mam zbyt wiele towarzystwa. Czasem brakuje mi kontaktu z ludźmi mojej krwi. Oczywiście, że rozumiem. Nie zawiodę pani. No i tak, niestety mamy do czynienia z kolejną, można powiedzieć, dość tragiczną postacią, jeżeli chodzi o tę grę
Bardzo dużo właśnie w Syberii jest postaci, które można powiedzieć są wyobcowane, odizolowane od społeczeństwa. Tak jak w Barenur mieliśmy do czynienia z Kateriną, która mieszkała samotnie w mieście i nie chciała, prawda, porzucić tego samotnego życia. Pozostała i opiekowała się pamięcią po swoim mężu. Tak tutaj mamy do czynienia z córką poprzedniego dowódcy, że tak powiem, karawany, poprzedniego przewodnika Kantikana, która była wychowywana, że tradycja i dobro do kultury, uszanowanie do kultury jest ponad wszystko. Także być może jak przyjdzie tutaj Kerk, zabierze ją ze sobą, bo no, powiedzmy, że ona, nie wiem, w wieku 20 lat, tak, jak licząc, kiedy to ten kompleks, można go tutaj zobaczyć, dość duży, został wybudowany, tak te 20 lat, ona tutaj siedzi i pilnuje, żeby nikt specjalnie nie ingerował w prawda, pozostałości po Jukolach. Tak, Kantika, przewodnik tutaj, duchowy, poświęcił życie, by na zawsze uchronić plemię przed wszelkim złem. Kerk opowiadał mi o nim. To tutaj chyba jej grób jest nawet wykopany. Nie wiem, czy to nie był to... Duniasza Dubrowskaja Tika, zwolniona z wiecznego czuwania. Niech teraz dołączy do rodziny. No tak, to ten grób tutaj wykopany jest tak naprawdę dla niej. Więc no, dość tragiczna postać. Która jest przywiązana z tym miejscem, wyobcowana, izolowana od społeczeństwa. Nie zna tak naprawdę tych życia poza, poza tym betonem, tak? Poza tą chatą. I opiekuje się. Dostaliśmy ten manuskrypt. Za chwilę wam go nawet pokażę. Ale pójdziemy do Kerka, poinformować go o naszym znalezisku. Zobaczmy, czy tutaj coś jest. Chyba nic nie ma. Nie, tutaj nic nie ma. Przejdziemy. Dobra, zanim jeszcze pójdziemy do Kerka, pokażę wam tak pokrótce, jak wygląda ten manuskrypt. Generalnie, jak też możecie zobaczyć, zniknęły rzeczy z naszego ekwipunka, takie jak ta pochodnia. No, ten manuskrypt wygląda właśnie tak. On zostanie przetłumaczony za chwilę przez Kerka, a w miejscu tych pustych rzeczy pojawią się właśnie zdania. Natomiast ja, tak jak zwykle, oczywiście po przetłumaczeniu go pokażę wam na szybko, co w tym manuskrypcie się znajduje. Ale gdzie jest Kerk? Gdzie jest Kerk? Kerk mi zniknął. Gdzie ten Kerk? Tutaj jest. Jak poszukiwania, Kate Walker? Wiesz, przypadkowo spotkałam na cmentarzu córkę twojego poprzednika, Kana Tika. Naprawdę? A co ona tam robi? To wariatka. Ciężka samotność, tak. Od dawna jest sama. Może jest nieco dziwna, ale okazała się być miła. Czy uważasz, że może nam pomóc? Dała mi dziennik swego ojca. Myślę, że mogą w nim być jakieś wskazówki, ale jest napisane po jukolsku. Mógłbyś go dla mnie przetłumaczyć? Oczywiście. Jeszcze jedno. Może mógłbyś ją odwiedzić? Ta kobieta jest przeraźliwie samotna. Kontakt z kimś z plemienia jej ojca dobrze by jej zrobił. To dla mnie zaszczyt. W końcu to jej ojciec uratował świątynię. Pójdę do niej, jak przetłumaczę dziennik. Daj mi go, proszę. Także chwila i Kerk przetłumaczy. Oczywiście jeszcze wrócimy do tej pani. No, tak bez słowa. Dobra. No, on właśnie wyrusza w podróż na ten cmentarz. A ja wam na szybko pokażę, co tutaj jest napisane. Generalnie właśnie
Korzystając z tego manuskryptu, będziemy mieli możliwość wykonania kilku zagadek. A tymi zagadkami właśnie... Dobra. Także na szybko, jak ktoś ma ochotę, to zastopuje ekran. Dobrze. Bajr dla Agan, panna Kate. Juga za dużo nam teraz nie powiedzą. Wrócimy, słuchajcie, do kompleksu. Ja natomiast, słuchajcie, przytnę tutaj grę i wrócę do córki Kantikana, żebyście mieli też wgląd do rozmowy jej z Garkiem. Okej, ja już jestem na cmentarzu, także tylko kwestia podejść do tego domu. I podsłuchamy rozmowę. Dołącz do nas, Duniaszo Dobrowskaja Tika. Twoje miejsce jest z ludem, w wędrówce. To byłby wielki zaszczyt, kiedyś. Ale? Ktoś musi czuwać i naprowadzać przyszłe migracje na właściwą trasę. Upewniać się, że ludzie chcący zniszczyć świątynię nigdy jej nie znajdą. Obiecałam ojcu na łożu śmierci, że tym kimś będę ja. Może jest inne wyjście? Nie może być, przewodniku. A poza tym nie potrafiłabym żyć w oddaleniu od duchów moich przodków. Ale jak widzicie, obietnica złożona na łożu śmierci jej ojca jest bardzo wiążąca. Także przywiązanie do kultury tradycji wśród Yukoli jest, można powiedzieć, drastyczne z pewnego względu. Ona jest sama, samotna. No i dobrze by było z drugiej strony, żeby powędrowała z Yukolami. Tak naprawdę, no, jaki jest sens przebywania tutaj przez całe życie, tak? Kolejna wędrówka będzie miała dopiero miejsce za 20 lat, a sama świątynia, rozumiem, że trzeba ją ochraniać, natomiast skoro nawet nie wiadomo, czy ona istnieje, tak? Nie da stuprocentowej pewności, że jej praca czasem nie idzie na marne. Yukolska zasłona. Ta jakolska zasłona też chyba nam trochę będzie podpowiadać. Kark, a ty coś powiesz? Nigdy nie sądziłem, że spotkam potomkinię przewodnika poprzedniej migracji. Dziękuję. To dzięki tobie mogę wreszcie poznać mych innych braci. No, dziękuję również. Chyba nic nie ma w tym pomieszczeniu, to łóżko. Ja, słuchajcie, robię kolejną przerwę, cięcie. I widzimy się tam na dole. Okej, także jesteśmy na dole tego miejsca. I słuchajcie, będzie kilka zagadek przed nami. Generalnie, jak wam mówiłem, idzie się tutaj zgubić, bo ten kompleks z jednej strony jest ogromny, z drugiej strony może on nie wydawać się na taki duży, ponieważ do centrum tego stadionu nie wejdziemy, będziemy poruszać się tak naprawdę po jednej z ścian. Tu generalnie mamy... Narzędzia Yukoli leżą tutaj już od dłuższego czasu. Tak, narzędzie Yukoli. Muszą być jakieś wskazówki, jak znaleźć świątynia. No i muszą. A jedna z tych wskazówek znajduje się o tutaj. I słuchajcie, będziemy mieli tutaj do czynienia z pierwszą zagadką. Generalnie wydaje mi się, że w tym miejscu ważne jest posługiwanie się właśnie tym manuskryptem i informacjami
które są w nim zawarte na stronach z tymi znakami. Od strony tej, właściwie tej, tak, tutaj się zaczyna ta zabawa. Mamy 1, 2, 3, 4. Tak, 1, 2, 3, 4. 5 znaków powinno być. No właściwie chyba 6 jest nawet. No tutaj jest chyba 5 akurat. Ale tak. Ja spróbuję to zrobić z już moich wcześniejszych podpowiedzi. Więc myślę, że szybko nam to pójdzie. I pod tym będzie druga soczewka. Można to robić też metodą prób i błędów, prawda? Ale jakby nigdy nie będziemy mieli tej pewności, czy to prawnie jest ustawione. Więc tu warto się wczytać właśnie w ten dziennik, jeżeli chodzi o rozwiązanie tej zagadki. Tutaj wiele złe duchy. Mamy złe duchy. Złe duchy niestety. A tutaj nie wejdziemy, to tymi schodami w górę. Nie tymi, Kate. O, proszę cię, wróć się na górę. Wracaj na górę. I te schody, które prowadzą jeszcze dalej, jeszcze wyżej. Tu oto. Ok, jesteśmy tu. Tam nie chcę iść. Tym czerwonym dywanem, żebyś poszła mi, Kate, proszę cię, idź, idź. Dobrze. No, brakuje mi tutaj muzyki, powiem szczerze. Nie wiem, czy to jest ta sekwencja jakby tego rozdziału w grze, że tak mało jest utworów muzycznych. W każdym razie fajnie by było, gdyby coś przygrywało. No i mamy właśnie ten kompleks, generalnie trochę po nim pochodzimy. Tu będzie druga z soczewek. A jeszcze możemy zobaczyć. A tu jest widok na ten czerwony księżyc. Szkoda, że żadnego komentarza, Kate, nam nie zostawisz. No tylko jakby światło się świeciło swoją drogą. Ale to chyba tak, przez ten księżyc. Jest taka poświata w tej grafice. Mamy coś na wzór a la restauracji. No i w sumie jest taki lekki widok na ten stadion, jak możecie zwrócić uwagę. Jest on olbrzymi. Wybudowali coś, z czego tak naprawdę już nikt nigdy nie skorzysta. Pieniądze poszły pewnie w błoto. Udziałowcy pewnie są wściekli. Jeszcze z tamtej strony chciałbym zobaczyć, czy jakoś taka perspektywa będzie lepsza. Się zmieni? Nie. Dobra. Bierzemy gablotę. Co to takiego może być? Aha. Halo? Ale tak... No. Nasz szalik pójdzie w ruch. To jest szalik, który dostaliśmy od Sary. W Alsamborze. Myślałem, że Kate w sumie go ma na sobie, a to widzę, albo nie wiem, część tego szalika. Nie pamiętam, czy ona miała ten szalik, wiecie, wcześniej. Użyjemy siły. Zdemolujemy. No i się okaleczymy przy okazji. W porządku. Nic mi się nie stało.
A, szkoda, że Kate zostawiasz ten szalik, pamiątkę po Sarze. Tak, bierzemy. Soczewkę jukolską numer 3. No i tak naprawdę z tymi trzema soczewkami będziemy mieli możliwość realizacji ostatniego zadania. Ja tak naprawdę to zadanie już wykonałem i mam nagrane, jak niepoprawnie należy wykonać, więc tylko dojdę do tego miejsca i kolejną będę wczytywał po prostu grę, bo nie chce mi się kolejny raz przechodzić tej sekwencji. Tutaj. Dobrze. Teraz tak, damy się w stronę lasu. Jakby ważne jest to, żeby trzymać się lewej strony. Tak, czyli tej strony nie ściany, tylko bardziej tak drzew, tego płotu. Moje kole tutaj chodzą. Nikogo w sumie nie ma. Tuk, tuk. Poszukują. Powiem szczerze, jak pierwszy raz to nagrywałem, to miałem problem ze znalezieniem tej części kompleksu. Bo tu jest też duży, duży budynek, dość wysoki. No i tutaj będzie konieczne się poruszać po tym miejscu. Ja może tak jeszcze z ciekawości przebiegnę, żeby zobaczyć, co tutaj jest, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Tu jest basen. Na dół można zejść. Dobra. Idę więc do tego punktu, gdzie trzeba wykonać to zadanie i wczytam po prostu grę, żeby nie wypełniać tego zadania ponownie. Mam nadzieję, małą. W każdym razie tutaj mocujemy soczewki. Spróbujmy czegoś innego. Nic z tego. I ostatnia. Niczym w Tomb Raiderze wysuwają się. Panna Kate Walker! Udało się jej lustra otworzyć przed nami świątynia! Tak, myślę, że tak! Ale ktoś z was musi mi z tym pomóc! Yukole, pomoc! Panna Kate poprowadzić! I to wydaje się, że jest chyba najtrudniejsza zagadka w całej grze. A mianowicie musimy ustawić te soczewki w taki sposób, żeby właśnie ich odbicia kierowały się w stronę jednego punktu, a mianowicie tutaj. I to są trzy kolory, które właśnie będziemy musieli w taki, a inny sposób naprowadzić. No, a przy tym sterowaniu, no, będzie to bardzo ciężkie.
tam. Dziękuję. O, udało się. Masakra. To było straszne. Teraz ciekawe, czemu się nie świecą te lampki. Świątynia się otwiera przed nami, moi drodzy. Proszę państwa. Chyba się udało, mamy to. Panna Kate Walker, dać radę! Iść razem z nami do świątyni! Tylko nie spadnij, Kate. Tylko nie spadnij. Dobra, kochani, mam wrażenie, że tu już był autozapis. No, przynajmniej były zębatki na ekranie. Także w tym momencie zakończę nagrywanie dla was tego odcinka. No, było trochę biegania, było trochę problemów z tą zagadką, ale daliśmy radę. Także jeżeli dotrwaliście do tego momentu trwania odcinka, napiszcie w komentarzu soczewka, przytylam serduszko. Tymczasem żegnam się z wami i do następnego razu. Cześć, trzymajcie się.